faza pucharowa Mistrzostw Europy w siatkówce mężczyzn CEF Eurovolley 2021 zawitała do Gdańska. Drużyny narodowe Ukrainy, Rosji, Finlandii, Serbii, Turcji, Portugalii, Holandii i mistrzowie świata reprezentacja Polski zmierzą się w Ergo Arenie o awans do strefy medalowej. Moc emocji i biało-czerwonych wzruszeń to coś, co tym razem chcemy Wam bardzo pokazać. Mam 40 lat na meczu siatkówki, jestem pierwszy raz w życiu, a kocham siatkówkę tak naprawdę od urodzenia. Jestem bardzo szczęśliwy, bo dostałem bilety i nie mogłem takiej okazji przeoczyć. Ja czuję się rodzinnie, na pewno, i bezpiecznie. Jesteśmy z Przechlewa, niedaleko, a siatkówkę kibicujemy od zawsze, a teraz była okazja przyjechać. Są ulubieńcy Kurek przede wszystkim, ale tak samo Kubiak jako kapitan, który prowadzi reprezentację, Leon Kurczebele, który też gra na maksa, Semeniuk, młody Jakub, że tak powiem, na środku, że tak powiem, który grający. Naprawdę jest wielu fajnych chłopaków i Polska biało-czerwoni do najlepsi. No. Przede wszystkim dzisiaj graliśmy dla naszych kibiców i to było widać, to było czuć od początku, że chcemy prezentować im naprawdę widowisko, bo przyszli wypełnili Ergo Arenę praktycznie w pełni i stworzyli nam znakomite warunki do tego, żebyśmy mogli zagrać. Myślę, że bardzo dobry mecz w każdym elemencie. All the teams are a bit in problems. It's a totally different championship than two years ago. And the teams are close to each other after such a long season with so many difficulties. Is this the level the best level we can reach today? Absolutely. Przyjechaliśmy tutaj obronić Mistrzostwo Europy. Ile zrobimy, zobaczymy, ale będziemy walczyć do końca. Lubimy bardzo przyjeżdżać do Polski, też do Gdańska. Zawsze jest organizacja bardzo dobra, bardzo dużo ludzi przychodzi na mecze, dużo ludzi też kibicuje nam, także jest przepięknie grać w Polsce zawsze. Myślę, że Gdańsk wciąga, przyciąga każdego, kto tu przyjedzie. I tak właśnie było z nami. Po prostu nam się tu podoba. Można robić naprawdę wszystko, poczynając od wypoczynku, przez wiele, wiele atrakcji dla rodziny, dla dzieci, dla siebie samego również. Naprawdę lubimy tu wracać, jest pięknie. Jak jest piękna pogoda, to jest jeszcze piękniej. I życzę sobie, żebym odwiedzał Was jak najczęściej. I was here in 2014, when I was coaching Bydgoszcz. Yeah, and I like Gdańsk, and now I love Gdańsk. I was walking from Gdańsk to Sopot all the time. It's great to walk there, so if somebody wants an apartment where Vital Heine lives, call me. I would like to have an apartment here. It's a lovely place to be, Gdańsk.